Dzień dobry, Mejo z tej strony. Dzisiaj wybierzemy się do Lautreka. Nie pomożemy w remoncie, dobre. Cyce południce. Wiesz kiedyś cyce południce? Przeżyłeś? Tu jesteś. Ludzie, poratujcie, jestem chory na bidę. Witaj. Żegna. Płynąć na skligę? W twoim wieku? Kochanie, I to czemu teraz, masz w takie czas siwe wojny? włosy? Zwariowałeś! Każdy ci to powie. Zobaczymy. Wywiesiłem ogłoszenie. Może jednak znajdzie się kto odważny. A ty wracaj na bujany fotel. Niech moc wiecznego ognia będzie z tobą. Fuck? Lip zrobiłeś? Będę musiał to obejrzeć po streamie. Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Nie do końca, a o co chodzi? Nie do końca, a o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Aaaa. W 1242 zaciągali do piechoty. Obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowo. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. A, czyli wiesz, że jestem Wiedźminem. Mogę ci. Pomysł szalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw, sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Jasne. Może. Tak, no muszę się w sumie udać na Skellige. Żeby pociągnąć dalej wątek główny. Rumu i kolacji nie obawiam. Dobry. O. Myślę, że szukamy tego samego. Szukam niejakiego Lautreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta. Ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Może grzeczniej. Przyszedłem tylko po jeden plakat. Przyszedłem tylko po jeden plakat. Tak? Co jest z tym filtrem szumu? Albo mam wrażenie, albo mnie urywa w pół słowa. Dobra. Wiesz co chcesz, ja przyszedłem tu tylko po plakaty. Nie słyszałeś, co mówiłem? Wszystko tu należy teraz do mnie. Spieprzaj, dziwolągu. A myślałem, że to spokojnie. Pięści. Pożałujesz, odmieńcu. Ej, po schodach mi nie chodź. Au. Okej, jednego mniej. Teraz będzie łatwiej. Tak jak mówiłem, plakatu. Nie ma tu żadnych plakatów. A Lautrek gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudu. Okej. Okay. No widzisz, a można tak było od razu.
Przeszukajmy sobie te jeszcze miejsca. Czy Geraltowi się kleptoman załączył? Lebek. Olu. Tu jest sześć wyraz. I mi spotkanie się jeszcze z artystą. Rzeźby. Tysiąc dwieście jednostek. Odległość. Trochę daleko. Dam radę. Poli zbóż już nie. No, będziemy mieli szansę wygrać ulepszenie ekwipunku dla naszej potki. Zobaczcie, ulepszenie okaże się być słabsze niż to zły. Choć tak może być. Sprawdzasz i dobrze mnie słychać, nie przerywa cię jak swój. Ale filtr szumów dalej jest załączony, tylko po prostu zwiększyłem jego widełki, żeby mniej zaostrzony, bo nie ma takiego hałasu w pokoju. Ale też, żeby nie łapał szumu, jaki jest zawsze w otwartym pomieszczeniu, jeżeli nie jest wytłumiony, to po prostu ma nie łapać niczego, jeżeli coś nie robi dźwięku od jakiegoś wartości dźwięku, ilości decybeli. Nie chcę na przykład, żeby łapało wiatrak z komputera, który może być słychać w niektórych momentach, zwłaszcza przy takiej grze, jaką jest Wiedźmin 3, podpalony na ultra. Dobra, zróbmy save'a. Halo, witaj, Trade Carry. Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek. Artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usłyszenia. Przysyłam je Jaskier, dokładnie. A tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No widzisz. A na dodatek hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. Jak nie wiedziałem, w co grać, to mam dawać w arka. Jakiego arka? Zatem wiedziałem, w co chcę grać. Chcę grać w Wiedźmina i dlatego gram. Kim jest hrabia de Louverten? Nie każdego stać na taki gest. De Louvertena akurat Louverten. Stać. To najmłodszy syn Duke'a Salm, a jego rodzina to znani handlarze drogimi kamieniami. Jeden dług w tą czy w tamtą nie robi mu różnicy. Ark Survivor Evolved. Nawet nie słyszałem o tej grze. Czemu się martwisz? No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję de Louvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. O. Wygram dla ciebie ten wyścig. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. To? To co? Co ty gadasz? Wiedziałem, że było...
coś tam Evolved, że to była tylko i wyłącznie gra multiplayer, to ja się nie lubię bawić, bo ja raczej wolę grać na singlu niż multiplayer. Ale nie wiem, czy mówisz o tej grze, którą ja miałem na myśli. No ja nie słyszę o tej grze, raczej tylko strategie i gry, które się podobają, jak Wiedźmin, EU4. Znaczy, ja... Moje gusta to jest fantasy ogólnie. Lub strategia, albo dobra akcja. Nie mówię, że jakaś gra, o której nie słyszałem, nie może być dobra. Ale mówię, nie wydaje mi się, żebym słyszał o grze jakiś Ark, coś tam Evolved. Musiałbym to sprawdzić, obejrzeć jakiś trailer albo fragment gameplayu, żeby zajarzyć, czy słyszałem o tej grze. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Już iść po plakat. Karma boli, co? Przyniosę je do szałwii i rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. Ark jest tym survival. Jeszcze jakiś quest? Geralt, nie wiedziałem, że jesteś magiem. What the fuck? Co ty odpierdzielasz? Mamy wyścigi do wygrania. Survival, dinozaury i tym... Nie, nie słyszałem o takiej grze. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na... Ale jakoś specjalnie nie śledzę. ...to czemu nie? Gier, który mają... Bieg zaraz się zacznie. Jak nie wpadnie dla mnie jakaś gra samoistnie, specjalnie siedzę i przeglądam YouTube'a w poszukiwaniu nowych gier. Bardzo możliwe, że po prostu. Powiedz mi o zawodach. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Okay. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. Mm-hmm. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane. Jak nie. Jeśli będą jakieś błędy w pisowni, to palce ci się plączą? Spoko, mi się plącze język. Ale ciężko być dyslektykiem. No to wpisowe, chcę się ścigać. Paragi, jak się napiję, to już i imię pięknie się mówi. Geralt z Rivi, na płotce. To gra z 2015 roku, to na pewno o tym nie słyszałem. Skoro przez 3 lata do mnie nie dotarło. Hold dosiadający Atosa. Odliczam do 3. 1, 2, 3, start! Biegnij, Potka! Później, jak już mamy dosyć wielki, dobrze zupgrade'owany ekwipunek tej płotki, te wyścigi w ogóle są śmieszne, bo potrafimy przebiec cały wyścig w galopie, nawet nie musząc na was w płotce dać odpocząć. Jej. Wiem, bardzo po polsku to zabrzmiało, ale to chciałem przekazać i nie będę się z tego tłumaczyć. Pewnie odcinek nagrywam? Tak. Ludzie, uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Jej! Koła zwycięzcy! Wii! Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. No. Mam cię zapisać na następny wyścig? I te wyścigowe siodło. Czekaj. Porównać to, co mam, ale chyba mam lepsze.
Jakby do cyrku złapać i ludziom pokazywać. Kapitał można zbić. No dobrze. Raczej więcej osób ma słabego kompa, nie chcą tyle kasy marnować? Ja nie mam słabego kompa. Może to prawda. Skoro Wiedźmina potrafię mieć odpalnego na ultra i grać w stabilnych... No może jak nagrywam i jednocześnie streamuję, to czasami się gra przytnie. Ale jak gram offline, bez żadnych programów trzecich włączonych w tle, to mam stabilne 60 FPS na... Ale mówię, no, jak gra jest z 2015 roku, do 2018 nie wiem, raczej o niej nie słyszałem. Zobaczę sobie dzisiaj albo jutro po streamie, co miałeś na... Gameplay z... Czasem... Ścigajmy się dalej. Zobaczmy. No, nasze siodło ma 55 wytrzymałości. Chciałbym mieć to, co odpowiedziałem. Iwe. No dobrze, a co z panem Skorzą można zacząć? Jastrowic. Chcesz wziąć udział w kolejnej gonitwie? Jap. Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer dosiadający kanikuły. Wicehrabia ściga się incognito, więc proszę o dyskrecję. Okej. Okay. Nazwa dla konia. Kaniku. Geralt, co to było? What the fuck? Co? Okej. Okay. Mamy nową trasę. Jeszcze raz biegniemy na tym skrzyżowaniu prosto, w lewo. Widzę, że coś tam piszesz, ale na razie nie mam jak tego przeczytać. Czeka jeszcze wyścig stąd. Dajmy podce trochę dychnąć. Blokujmy go. Mamy staminę z powrotem. No, odkryliśmy sobie nową wieś i nowy znacznik. Każdy facet to wieprz. Facet to świnia. Dobra, dajmy pod co odpocząć jeszcze raz. Ale nie dajmy się wyprzedzić, co? Zwłaszcza, że prawie przed metą byłoby to dziwne. Wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Chwała zwycięzcy! Jasnowidz to Kusaka stawia, że Meios po filmie będzie musiał pójść do toalety. Gratuluję, wygrałeś. Bardzo prawdopodobne, jeżeli w takim tempie będę pochłaniał Ambrozję. Czekaj, daj mi chwilę. Wejrzę sobie te wzmocnienia. Aha, wzmocniony Yuki lub Nilfgaardzki. Pozbywajmy się może powoli Nilfgaardzki na całości naszego ekwipunku. Zmienimy samo. I ścigajmy się dalej. Oto wpisowy. Cudownie, niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luka Wegelbud. Kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Sukubie, Luka. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze... Czarna owca! ...przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. A? Czempion czarna owca. Luka. Na Sukubie. Sukub, który jest biały, a nie czerwony albo rudy. Bo chociaż czarny. Biegnij, Potka. Nie daj się!
To jest niby najtrudniejszy wyścig. Znaczy, że przeciwnik bardzo dobrze używa swojej teleportacji. To jest chyba odwrotna trasa, którą biegliśmy przed chwilą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu. Okej, zostawiliśmy go trochę w tyle, więc damy koniu mi odpocząć. I galop dalej. Teraz w lewo. Dziwnie się patrzy w róg ekranu, a później przed siebie. Wolałbym, żeby się ta trasa wyświetlała przede mną, jak w Watch Dogsach. Ale cóż, jeszcze trzeba chyba trochę poczekać, żeby doszli do wniosku, że takie wyświetlanie waypointa jest lepsze niż na minimapie. Ej, koniec wyścigu. Teraz mam. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivii na płotce. Żebym się czegoś obawiał, że zaczynam wyrzucać nilfgaardzki ekwipunek? Nie chcę mieć po prostu z Nilfgaardem nic wspólnego. Gratuluję wygranej, no co za zwycięstwo! Jest gdzieś kraj... Wyścigowe kawaleryjskie siodło. W ogóle mamy 15 tysięcy. Oho! To ja nazywam upgrade'em. Fajna niewidzialna ściana. Geralt z Rivii, jak mniemam. Tak, o co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. O. Żegnam. Kolejny wyścig. Za to, że wygrałem turniej. Wiadomość od Tasaka. Wiedźminie, doszły do mnie słuchy o twoim zwycięstwie w gonitwie Wegelbudów. Taki talent nie powinien się marnować. Przeciwnie, powinien się rozwijać. Za ten rozwój należy go sobie nagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany, bądź to rozwojem, bądź wynagrodzeniem, zapraszam na spotkanie w mojej miejscówce. Tasak. No, scenariusz. Rozmawiaj z Tasakiem o liście. Wow. 1000 jednostek. Gdzie ty jesteś, panie Tasak? Prawie przy rynku. Dobra. Z tobą spotkam. Biegnij, co jest? Ciągnij pochodnie, bo się zrobiła noc nagle. No lud Tasaka. Wyszczałbym się gdzieś pod murkiem, ale nie ja. Majlik, drogi pan, w karczmie burt lepiej nie urządzaj. Dobry. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj, jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Co to jest palio? Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Dzięki! Miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników. Teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda, wchodzę w to. Zgoda, będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawieź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Próbuję, nasza wysokość. Przygotuj, wypij napar z rumianku, czy... Wypij napar z rumianku. Palio, to przede
Mogę zrobić save'a? Wszystkim gonitwa! Honor! Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek! Nie mogę. Przygotujcie się! Start! Biegnij, Geralt, co jest? Wiedźminie! Nie teraz! Wyszedł na prowadzenie. Nie wiedź w drzewo! Dziwnie się patrzy na drogę w prawy górny róg ekranu, a później omija przeszkody przed sobą, no ale cóż. Tak to wymyślili, to tak trzeba grać. Brawo. Też spotka. Do końca wyścigu już bez odpoczynku. Wierzę w ciebie. Dobra, odpocznij chwilę. Wystarczy. Którędy on w ogóle za mną biegnie? Przez lasy biegnie, gościu. Taki zdesperowany. Dasak miał nosa, gdy cię werbował. Gratulacje! Jej, wygrałem! Coś czujesz, że się będzie fajnie oglądało później, bo się napierdzielę. Aha. Nie, no to nie! Cmoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Dzięki! Trzeba stąd wypierdalać! Trzeba stąd wypierdalać! Dobra. To za mistrzowskie klapy dla... Aha, możemy zastąpić nasze Nilfgaardzkie. To jest chyba ostatnia część Nilfgaardzkiego ekwipunku. W końcu się nie utożsamia. Okej, co dalej? Pomogli Marzenowi. Dla odmiany. Boże! Zostawcie mnie! Ja jestem neutralnym Wiedźminem. Wygrałem wyścig, wielkie mi rzeczy. Załączałem mapy, co się dzieje? Pad wariuje. Jakie czy bateria pada? Chujnia z grzymnią. Zaczekajmy do rana. Może przestanie padać. Dało padać. Zapukaj. Pup. Zamknięty, ale wygląda na to, że Zed jest w środku. Chyba ma kłopoty. Może znajdzie się jakieś inne wejście. Oczywiście, że się znajdzie, panie Wiedźmin. Skoro pan tak twierdzi, to ktoś to tak zaplanował. Ui! Chyba się zakochałem. Za pierwszym razem mi postać nie skoczyła i spadłem i się zabiłem. Ostatniego save'a miałem, zanim się tu teleportowałem i się wkurwiałem.
O. Nie do końca o to mi chodzi. To musi być Z. Ostrzegawczy jest. Skoro właściciel chałupy nie żyje, to w takim wypadku zabieranie stąd rzeczy to już nie jest złodziejstwo. Znalazłeś? Nie. Duke się wścieknie, że nie wyciągnęliśmy z Zedda, gdzie trzyma księgę rachunkową. To przecież próbowałem! Za mocno go przycisnąłeś. Trudno. Ważne, że mamy kartę i Sengrima. Witam. Witam. O kurwa! No Ringo, teraz się wykaż! Na niego! Takie cwaniaki? Żałosne, jak to powiedział Geralt. Smażone mięsko. Sengrim... Faoiltjarna. Sengrim Faoiltjarna, stali wiewiórek. Ciekawe, ile dokładnie ta karta jest warta. Albo od his. Widać, że czegoś tu szukali. Warto się rozejrzeć za tą księgą rachunkową. Prawdę. Wejdźmy jeszcze na ten stół, żeby... A chyba widzę. Uff. Księga przychodów i rozchodów. Pewnie są zapisane nazwiska osób, którym Zed sprzedał karty. Zoltan powinien obejrzeć tę książkę. Stalowy miecz nowy, Fabian Olivier. Płaszcz z potogłowiu nadjedzony przez mole Diu. Jan Natalis karta, Ravik. Tringilla Vigo karta, Cezar... Cezar Blizlen. Trzy oszlifowane opale oprawione lisica. I nagle pada. Nie spędzaj się tu. Dobra, Zoltan, co powiesz na to, co znalazłem? Ej, piękny. Zanosi się na deszcz. Co ty nie powiesz, Geralt? Zanosi się na deszcz. Zoltan? Da? Zagrajmy w Gwita. Co właściwie robisz w mieście? Wygląda na to, że Nowigrad nie jest już spokojnym miejscem. Co cię tu trzyma? Chciałem rozkręcić własny interes, ale nic z tego nie wyszło. Zaciągnąłem długi i teraz muszę je pospłacać. Aha. Wolałbym zwalić wszystko na wojnę albo podłość ludzką, ale zawiniła moja własna i osobista głupota. Nie. Dobrze, o tym wiesz. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić. Co wiesz o Wielkiej Czwórce? Co możesz mi opowiedzieć o nowigradzkim półświatku? No więc sprawa wygląda... Też mnie ciekawi, kto produkuje karty. Nowigradem trzęsie Wielka Czwórka. Ziggy Roywen, Król Żebraków, Tasak i Skurwiel Junior. Aha. Jak się nazywa taki triumvirat tylko z czterema ludźmi? Nie wiem. Partet? No więc jest ich czterech. Podzielili się strefami wpływów i nic w mieście nie dzieje się bez ich zgody. Plata głosi, że ostatnio Skurwiel pokłócił się z pozostałymi, ale nic więcej na ten temat nie wiem. No i on nikt nie zajął Nowigradu. Siedzisz w mieście od dłuższego czasu, więc może ty mi wytłumaczysz, dlaczego ani Radowid, ani Far Emrys nie zajęli jeszcze Nowigradu. Znakomite pytanie. Pozwól, że ci objaśnię. Wojna wymaga środków, a Nowigrad to wielki port, potężna flota i pełny skarbiec. W rzeczy samej miasto jest łakomym kąskiem i dla Redani, i dla Nilfgaardu. Rozumiem, że mury miasta są wysokie, a cechhausy pełne broni. Mało rozumiesz. To prawda, że oblężenie byłoby długie i wyczerpujące, ale rzecz w tym, że wszystko, co cenne w Nowigradzie, może zniknąć jak sen majowej jętki.
Wielka czwórka dała do zrozumienia, że jakby przyszło co do czego, to flota jest łatwopalna. A atak na miasto z pewnością wywoła zamieszki, w czasie których dojdzie do rabunku również kościelnego mienia. Aha. Sumując, kto chce dostać bogactwa i flotę Nowigradu, ten musi dogadać się z półświatkiem. Zagrajmy Gwinta. Partyjka Gwinta? Nigdy nie odmawia. Deszczu. No to grajmy. No to gramy. Rozpocznij. Jurki. Rozdaj. Jednostki mam dwa kibs. Może nie wszystkie. Jesteś jedyna, więc. A, proszę. Na jedną kartę więcej jest. Będziesz się wysypywał. Ciekawe. Szkoda, że nie mam zaskakującego mrozu. Jeszcze z tym musimy poradzić. Mi zarazą rzuci. Boom, 54. Przeciwnik spasował. Też pasuje. Mój ruch. Zacznijmy od jego Rivena. Zaskakującym rostem. Kogoś wcześniej. Okej. Okay. Dodajmy ci drugiego szpiega, który tak rzucamy czas. Tą kartę możemy użyć od. Chociaż zostawimy ją, jeżeli rzuci ulewny deszcz. Wyrzucimy najpierw. Zaraza. Fajnie, że trafił tym też siebie. I musimy pobić 29 punktów. Jeszcze się nam uda. O, ledwo, ale się udało. Wygraliśmy jednym punktem. No i wygrałem. Co jest zadziwiające w takiej amatorskiej talii. Weź tę kartę, przyda ci się. I dobrze by było, jakbyś trochę podreperował tę swoją talię. Żebyś wstydu nie robił przed obcymi. Popierdol swojego kumpla Rosza, bo podobno ma dobre karty. RNG... Nie, to jest RN Jesus, nie RNG Jesus. Bo powtarzasz G ostatnio. Ale tak, Eren Jesus mnie kocha. Na to wychodzi. Mówiłam ci ten smutny, melancholijny utwór na tonację molową. Ale ja chciałem... Wszystko zepsuć. Zaczynamy w E-mol. Jest 8:40, a jest ciemno, jakby była noc. No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. Też mi się podoba. Szczególnie dekoracje ścian. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Aha. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla Kameleona. Co z choreografią? Co z choreografią? Przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia?
nie my, raczej Poli. Jest po prostu nieoceniona. Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu. Premierowy występ rzuci widownię na kolana. Będą zachwyceni, jestem pewien. I dobrze. To już nie Szałwia i Rozmaryn? Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i Rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. A? Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej. Mi bardziej pasuje. Kiedy otwarcie? Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu po suknię. Dzięki za wszystko. Drobiazg. Wygląda na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Skoro tak. Chętnie. Nie odmówię. Nie. No, to rozumiem. Majster mówił, że rozmawiałeś z Priscillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Mówiła, że jesteś gbur i śmierdzisz. Paliła twoją racjonalność? Nie pamiętam, o czemu pytasz. Paliła twoją racjonalność. Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalna. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem. Aż go zatkało. Prawda boli najbardziej. Jedna rzecz. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Au. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Spójrzcie, oczywiście. A wie, jaki to dla mnie ważny wiek. Oczywiście, że wie. Więc pewnie robi się nabóstwo, a to trwa. Naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, Priscilla, ona... Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna. Ktoś ją napadł, ranił. Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Ty co? Napadł? Ranił? Już, już idę. Geralt, pójdziesz ze mną, proszę. Jasne. Jasne, chodźmy. To nawet bez zastanowienia. Jasne, chodź. Bogowie, Priscilla, wyjdzie z tego? Zapewne tak. Stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oxenfurskiej. Mamy okazję porozmawiać z uczonym dawnych czasów. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Pasem. Kto jej to zrobił? Kto jej to zrobił? Tego nie wiem. Ale jednego jestem pewien. Nie zrobił tego po raz pierwszy. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami i wyrwanym sercem. To miała szczęście. Czyli Priscilla też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? Sekta Wiecznego Ognia? Tego się dowiemy. W stosach kończą tylko niewinni. Geralt, mam 100 niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skurwysyna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Zwykle nie przyjmuję zleceń. Nie musisz mnie namawiać. Na zabójstwa, ale... Myślmy o tym, co dalej, bo... Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcję się zastanowię. Przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka.
Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak narośl. Też prawda. Ładujesz się w niebezpieczeństwo. Jak to pięknie ująłeś. Nie będzie spokojnie czekała, aż ją usunie. Doceniam dobre chęci, ale chyba wiesz, w co się pakujesz. Wiem doskonale. I zapewniam, że sobie poradzę. Takich gwarancji łatwo się udziela. Zwłaszcza jeśli całe życie trzymało się w ręku skalpel, nie miecz. Spójrz na tę bliznę. No dalej. Wiesz, co zostawia takie ślady? Kiścień albo Morgenstern. Myślisz, że dostałem nim przy stole operacyjnym? Nie? No właśnie. Powtórzę, wiem, co robię i chcę pomóc. Dobrze. Wpuszczą mnie do kostnicy? Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. Aha. Często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego działania profilaktyczne. Działania profilaktyczne? Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Dołączę do ciebie, bo muszę kończyć ten... Nie, muszę wpierw coś załatwić. W takim razie umówimy się pod zimorodkiem. Będę na ciebie czekać. Dorwę go, Jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. Dobrze. Pane grzechy. Udaj się na spotkanie z Wongracem. I się padł. Dobra. Gry. Ja się w tym żegnam. Uwaga.